Jedną z podstawowych zasad prawa autorskiego jest zasada terytorializmu. Oznacza ona, że w zasadzie każde państwo według siebie reguluje tę materię. Jednakże prawo autorskie zostało, jako gałąź prawa, poddane szeregom zabiegów harmonizacyjnych w ramach prawa międzynarodowego, a także prawa europejskiego. Podstawowym aktem prawnym prawa międzynarodowego jest konwencja berneńska z 1886 roku. Stanowi ona podstawę międzynarodowego prawa autorskiego, ponieważ została podpisana przez prawie wszystkie państwa świata. Kolejnym aktem prawa międzynarodowego jest porozumienie TRIPS, czyli porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej. Ponadto akty prawne wprowadza również Unia Europejska, dostosowując prawo autorskie do nowych czasów. Podstawowymi dyrektywami są dyrektywy dotyczące szczególnych rodzajów utworów, dyrektywa o prawnej ochronie baz danych oraz dyrektywa o ochronie prawnej programów komputerowych. Ponadto Unia Europejska wprowadziła również dyrektywę InfoSoc, czyli dyrektywę w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. Najnowszym osiągnięciem legislacyjnym Unii Europejskiej jest dyrektywa DSM, czyli dyrektywa w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. Ma ona zostać wprowadzona w Polsce najprawdopodobniej w tym roku.